Dzień dobry, ja się nazywam Łukasz Jasiński, jestem stałym współpracownikiem Instytutu Misesa i w ramach kolejnego wykładu na Szkole Ekonomicznej zajmiemy się cenami oraz tematyką cen oraz tematyką kalkulacji ekonomicznej i w zasadzie można powiedzieć, że jest to kontynuacja poprzednich wykładów dotyczących teorii wartości, dotyczących powstania i ewolucji instytucji pieniądza. I w zasadzie na wstępie chciałbym powiedzieć, że, co zresztą pewnie Państwo też wiecie, że w cenach nie ma tak naprawdę nic ani tajemniczego, ani zaskakującego, a jednak jeżeli się spojrzymy na naszą rzeczywistość gospodarczą, na to, co wokół nas się dzieje, na różne komentarze ludzi, którzy nie są jakimiś ekonomistami, czy nie zgłębiają bardziej ekonomii, występuje, można powiedzieć, taka niezrozumienie czy irytacja, narzekanie swego rodzaju na to, że jest coś nie tak z cenami, że ceny albo są za wysokie, albo jakiś na przykład producent narzeka, że ceny są zbyt niskie i on ma problemy, żeby utrzymać się na rynku, ale zazwyczaj to są bardziej narzekania ze strony konsumentów. Ma to oczywiście związek również z inflacją, ale to jest jakby jeszcze odrębny temat, więc nie będziemy tutaj w to wchodzić. Ja postaram się pokazać, w jaki sposób te ceny powstają i mam nadzieję, że ten plan wystąpienia jest w miarę logiczny i przystępny. Zaczniemy od tego, czym jest cena, jak ją możemy opisać, jakie ona ma znaczenie, jakie są jej cechy charakterystyczne, czym jest, a czym nie jest. Później postaram się podać w miarę prostą, wydaje mi się, intuicyjną definicję ceny, chociaż ich jest wiele. Skupimy się także na cenach czynników produkcji, czyli zazwyczaj jak mówimy o cenach, to mamy na myśli ceny dóbr konsumpcyjnych, co jest oczywiście istotne, bo jest to końcowy etap produkcji wszelkich procesów gospodarczych, prawda? Produkujemy po to, żeby konsumenci mogli to skonsumować, a nie odwrotnie. Zajmiemy się także rolą kalkulacji ekonomicznej, ponieważ to także ma związek z procesem wyceny czynników produkcji i funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Na koniec będzie podsumowanie i krótka literatura, którą mogę polecić, jeżeli chcecie Państwo sobie bardziej zgłębić ten temat. Zaczynając od... Później oczywiście przejdziemy do pytań, jeżeli się pojawią. Jeżeli chodzi o samą cenę, jej znaczenie, to w zasadzie trzeba powiedzieć, że mówimy o cenach, czy to znaczenie tej ceny jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ mamy gospodarkę opartą na podziale pracy z nieustannie pogłębiającą się specjalizacją. W bardziej, można powiedzieć, takich prymitywnych czy prostszych systemach gospodarczych, na przykład w jakichś gospodarstwach, które produkują same dla siebie i nie uczestniczą w wymianie, system cen nie ma w zasadzie aż takiego znaczenia, bo jesteśmy w stanie, powiedzmy, ogarnąć cały system produkcji i można powiedzieć, że możemy tam wyznaczyć swego rodzaju centralnego planistę czy jakiegoś głowę rodziny, która mówi poszczególnym członkom rodziny, co mają robić. Na pewno można też taki wydaje mi się, prosty przykład tutaj podać. Jeżeli mamy okres wiosenny, to zbliżają się tak zwane wiosenne porządki i zazwyczaj w domu się dzielimy wszyscy pracą, a przynajmniej staramy się dzielić i na przykład głowa rodziny, na przykład ojciec mówi, że no to jedno dziecko się zajmie tam odkurzaniem, drugie się zajmie jakimś czyszczeniem kurzów, trzecie się zajmie wynoszeniem śmieci i tak dalej, i tak dalej. Więc do tego, żeby powiedzmy pewne rezultaty tutaj w postaci czystszego mieszkania miały miejsce, to nie potrzebujemy systemu cen, tak żeby delegować zadania. Natomiast jeżeli mówimy o takiej gospodarce, w której mamy miliony czy miliardy osób, o gospodarce globalnej czy światowej, tutaj mam na myśli, czy krajowej, no to stopień tych zależności i różnych możliwych kombinacji wykorzystania czynników produkcji, surowców, pracy, ziemi itd., itd. jest tak ogromny, że w zasadzie ludzki umysł nie jest w stanie tego odpowiednio
nie jest w stanie tego odpowiednio poukładać i dlatego tutaj wchodzi ten system cen. To już jest taka, można powiedzieć, podpowiedź. Bez tego byśmy za bardzo nie wiedzieli, jak ta gospodarka ma funkcjonować. Ale do tego zaraz dojdziemy. W kontekście ceny, tak jak to pewnie już po części Państwo wiecie z poprzedniego wykładu, o cenach mówimy, ponieważ mamy do czynienia z wymianą pośrednią. Nie wymianą barterową bezpośrednią, tylko pośrednią, czyli mamy pieniądz, a więc instytucję rynkową, która wcześniej oczywiście też była jakimś tam towarem, ale używamy jej nie do bezpośredniej konsumpcji, tylko do wymiany. Zamieniamy ją, czy podejmujemy decyzję, czy dokonać wymiany na jakieś dobro, które jest nam potrzebne do zaspokojenia naszych bezpośrednich potrzeb, więc wymiana pośrednia, z niej wynikają właśnie ceny. To po pierwsze. Po drugie, tak jak jest tutaj w drugim punkcie, skoro mówimy o wymianie, to wiemy też, że do wymiany dochodzi, ponieważ obydwie strony odwrotnie, ale niekoniecznie odwrotnie proporcjonalnie, tak, wartościują dobra, które posiadają. W tym wypadku, jeżeli na przykład widzę produkt, na przykład kostkę masła za na przykład 5 zł, to można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju, producent tego masła zadaje pewnego rodzaju hipotetyczne pytanie, co ja jako konsument cenię bardziej, czy cenię bardziej 5 zł, które posiadam, czy cenię bardziej kostkę masła. Pamiętajmy, że pieniądz ma tę bardzo ważną zaletę, że ja za te 5 zł, czy za jaką tamkolwiek inną ilość właśnie pieniądza, mogę też nabyć alternatywne dobra, prawda? Więc z jednej strony, jeżeli decyduje się na zakup jednej sztuki masła, no to rezygnuje z czegoś innego, więc porównuje sobie poszczególne użyteczności dóbr, które mogę nabyć. I jeżeli masło ma dla mnie wyższą wartość niż na przykład margaryna, no to kupuję masło i tak dalej, i tak dalej. Ale i tak samo dla sprzedawcy, to też jest różnica, ponieważ sprzedawca woli 5 zł, prawda? A woli oddać mi swój produkt, który wyprodukował właśnie z nadzieją na osiągnięcie zysku. Mówimy też tutaj o tym, że jak Państwo widzicie, pojawiają się wartościowania dóbr, tak? Ale co jest częstym błędem i na to właśnie zwracać trzeba szczególną uwagę, cena sama w sobie, czy ceny pieniężne nie są miernikiem wartości. Można powiedzieć, że takim miernikiem wartości czy podmiotem, który nadaje wartość, jest człowiek i bez człowieka nie ma nadawania wartości. Tak? Człowiek decyduje, czy dana rzecz staje się dobrem, a więc czy jest w jakiś sposób użyteczna dla niego. Natomiast cena pokazuje mi pewne relacje czy pewien koszt, co ja muszę poświęcić, żeby wejść w posiadanie danego dobra lub też nie wejść w jego posiadanie, bo ja mogę podjąć decyzję na tak albo na nie. Więc o tym trzeba pamiętać. I to, jak to często pisał Mises, cena jest nie tyle mierzona pieniądzem, co jest wyrażona pieniądzem. To są wyrażone pewne proporcje pomiędzy popytem a podażą, a więc pomiędzy tymi osobami, które kupują i sprzedają, ale również na wpływ na ustalenie się cen mają także decyzje podmiotów, które nie kupują i nie sprzedają. One także wpływają na kształtowanie się cen. Im więcej jest uczestników rynku danego, czyli powiedzmy kupujących i sprzedających, tym nasz osobisty wpływ indywidualny na daną cenę wydaje się tak znikomy, że my tę cenę przyjmujemy jako taki pewnego rodzaju fakt już obiektywny. Tak? Jest to coś danego i do tego się musimy dostosować. To znaczy dostosować w ten sposób, że albo ta cena nam odpowiada, albo nam nie odpowiada. Jak to właśnie zresztą też napisał Mises, w całym tym procesie, który tutaj krok po kroku będziemy powoli analizowali, tak naprawdę ostateczną podstawę dla ustanawiania się cen, czy tą podstawą są sądy wartościujące konsumentów, ponieważ na końcu tego procesu konsument i tak podejmuje decyzję, czy kupuje, czy nie kupuje. I to też ma później z kolei swoje konsekwencje w postaci takiego sygnału zwrotnego dla przedsiębiorców, czy ich działania, wysiłki okazały się warte świeczki, można powiedzieć, czy nie. Czy okazało się, że ich decyzje, ich przewidywania są słuszne, czy też nie. Czy też konkurencja być może ma lepsze produkty, a może w ogóle wyprodukowali coś, co nie jest
w ogóle potrzebne. I wydaje się, że to są banały, ale zwróćcie uwagę, jeżeli tylko wyłączymy system cen, to nie będziemy wiedzieli, gdzie jesteśmy, prawda? Czy idziemy w dobrym kierunku, czy idziemy w złym kierunku, no to tak jakby wyłączyć światło, prawda? I nagle trzeba zupełnie inaczej podchodzić do wszystkiego. Nie wiemy, co się dzieje. Inna kwestia, na którą też trzeba zwrócić uwagę i to może być ciekawe, jeżeli Państwo też studiujecie ekonomię, czy już jesteście po takich studiach, czy po tych pierwszych latach, to wiecie oczywiście, że na podstawowym kursie takim akademickim zawsze są rysowane dwie krzywe, popytu i podaży. Ich punkt przecięcia to jest cena równowagi. Mówi się, że popyt równoważy się z popytem, ale to, co jest szczególne i to, co o ile może mieć pewne korzyści w takiej wykładni akademickiej, to trzeba tutaj zwracać uwagę na to, że my tak naprawdę, i to co właśnie tutaj, na co wskazuje, zwraca uwagę Mises, my nie znamy rozkładu tych krzywych, my znamy tylko te punkty, które, a tak naprawdę znamy je na dany moment, prawda, w danym momencie, bo jutro ceny mogą się zmienić, więc to nie jest tak, że, bo gdyby tak naprawdę ekonomiści znali na przykład rozkład ten krzywych, no to by byli milionerami czy miliarderami, bo potrafiliby przewidywać stany rynku, tak? Jak to będzie się wszystko kształtowało. Natomiast to ma to pewne korzyści, natomiast tak naprawdę to jest czysto hipotetyczne i ma to pewną wartość edukacyjną, dydaktyczną, ale tak naprawdę nikt z nas nie zna rozkładu tych krzywych. My tylko możemy powiedzieć, że znamy siebie i wiemy mniej więcej, co po jakiej cenie jesteśmy w stanie kupić na dany moment, tak? Bo jutro możemy sami naszą decyzję zmienić. Więc tu też zwróćcie uwagę, że znowu na końcu tego całego procesu i tak mamy tego konsumenta, ponieważ on jest tym, można powiedzieć, jak to też Mises w innym fragmencie wskazał uwagę, jest kapitanem, prawda? On decyduje, w którym kierunku ma ta gospodarka się kierować i co wytwarzać, a co nie wytwarzać. A dla przedsiębiorców jest to tylko informacja zwrotna. Wydaje mi się, że możemy sobie po takiej krótkiej analizie zdefiniować cenę jako właśnie kurs wymiany między dwoma dobrami, z których jedno dobro jest pieniądzem. To bodajże Hulsman w jednym z wykładów taką dosyć przystępną, wydaje mi się, tę prostą definicję ceny podał. Więc to nie jest, tak jak się czasami mówi, żaden punkt przecięcia, tylko to jest relacja wymienna, tak, między dwoma dobrami, a tak naprawdę między dwiema stronami, kupującymi i sprzedającymi. I jedno z nich oczywiście musi być pieniądzem. Trudno mówić o cenach bez wymiaru pieniężnego, prawda, bo wtedy mówimy tak naprawdę o wymianie bezpośredniej, wymianie barterowej. Ale co jest oczywiście szczególnie istotne, musimy także się skupić nie tylko na tym, co wydaje się tak naprawdę oczywiste, czyli nie tylko na cenach dóbr konsumpcyjnych, tych, z którymi nic już nie robimy i konsumujemy je wcześniej albo później, ale musimy także jeszcze się zastanowić, czy te same prawa dotyczą cen czynników produkcji, czyli czy jeśli na przykład rośnie popyt na pracę, popyt na surowce, to cena będzie tak samo rosła. No i tutaj też dochodzi do pewnego rodzaju błędów, o których zaraz powiem. Jeśli chodzi o ceny czynników produkcji, lub też inaczej możemy powiedzieć cen dóbr wyższych rzędów, jeżeli uznamy, że dobro pierwszego rzędu to jest dobro konsumpcyjne, drugiego, trzeciego to są już te które służą do jego produkcji, to one tak naprawdę są podpięte pod tą cenę dobra konsumpcyjnego. To znaczy, co się wydaje logiczne, ceny dóbr wyższych rzędów, czynników produkcji nie mogą być wyższe niż ceny dóbr konsumpcyjnych, tak? Czy ceny dobra konsumpcyjnego do produkcji, którego służą, no bo wtedy mamy oczywisty sygnał, czy jako przedsiębiorca, producent, że źle te czynniki wykorzystujemy, że albo konsumenci nie akceptują wyższej ceny, albo być może gdzieś jakiś błąd popełniliśmy i produkujemy za drogo, tak? Może coś tam jest nie tak w zarządzaniu firmą. W każdym bądź razie zaczynamy ponosić straty i albo obniżamy koszty, albo zmieniamy ten produkt, albo po prostu wypadamy z rynku i wtedy można powiedzieć, nie marnotrawimy rzadkich zasobów do produkowania rzadkich dóbr. Więc tutaj tak naprawdę
jeżeli przedsiębiorca poprawnie przewiduje przyszłe stany rynku, uważa, że płaci wyższe ceny za dobra produkcyjne, płaci więcej nowo zatrudnionym pracownikom, płaci więcej za surowce, ale uważa, że jeżeli dzięki temu wytworzy produkt pożądany na rynku, za który konsument zapłaci odpowiednio wysoką cenę, to wtedy jest ok wszystko. Zysk będzie informacją zwrotną, że nie popełnił błędu. I tak jak właśnie jest tutaj to przedstawione, same właśnie ceny dóbr konsumpcyjnych są pochodną tych sądów wartościujących, tak? Czyli że jeżeli ja uważam, że warto przeznaczyć określoną część pieniędzy na zakup jakiegoś dobra, no to potwierdza mnie jako producentowi, że on poprawnie przewidział, prawda, czy wyprodukował coś, na czym mi zależy, czy pewnej grupie konsumentów. Czasami też pojawia się takie pytanie, czy dane dobro jest warte swojej ceny. No to zauważcie, że właśnie ono jest jakby poprawnie formułowane też w sensie ekonomicznym, bo tak naprawdę pytamy się, czy warto poświęcić pieniądze na zakup jakiegoś dobra, prawda? Jeżeli uważamy inaczej, to wtedy nie dokonujemy zakupu. I teraz jest też, być może się z tym spotkaliście, być może jeszcze nie, ale jest taka pewna narracja, która jakby, czy część osób jakby tego nie dostrzega, czy zdaje się wyznawać taki pogląd, że jakby to nie ceny określają, ceny dóbr konsumpcyjnych nie określają cen czynników produkcji, tylko jest odwrotnie, to ceny czynników produkcji, ponoszone koszty niejako determinują te ceny końcowe, znaczy końcowe w sensie konsumpcyjne, tak? I tutaj w zasadzie jest to pewien błąd poznawczy wynikający ze zmian zachodzących na rynku, ponieważ na rynku możemy mieć takie trzy hipotetyczne, w zasadzie nie hipotetyczne, ale one scenariusze, one występują, to znaczy możemy się umówić, że mamy jakiegoś producenta, na przykład Apple jest takim dobrym przykładem, produkty Apple są wysokomarżowe, chyba każdy się zgodzi co do tego, prawda? Więc można powiedzieć, że ta cena w stosunku do kosztów jest wyższa, więc Apple osiąga odpowiednio wysokie zyski. Ale pamiętajmy, że konsument, kiedy dokonuje zakupu, on nie patrzy się na to, ile zarabiają pracownicy Apple, ile kosztuje reklama Apple i tak dalej, prawda? On się patrzy na produkt finalny, a nie na koszty i to, jakie to mu przyniesie korzyści. Więc tutaj koszty nie będą determinowały cen. Ale są kolejny przykład, możemy powiedzieć, że te koszty są, można powiedzieć, tylko 5% niższe, prawda? Całkowite koszty jednostkowe są, powiedzmy, 5% niższe niż cena jednostkowa produktu. No to wtedy możemy tutaj powiedzieć, że działa konkurencja albo jest to na tyle powszechne dobro, że jakby każde jego obniżenie ceny, czy podwyższenie ceny skutkowało, producent mógłby się obawiać, że sprzedaż mu spadnie, więc takiej decyzji nie podejmuje. Ale to też jest efekt pewnej konkurencyjności rynków. Trzeba tu poładować. Jest to właśnie kwestia tego, żeby tak działa konkurencja i konkurencja ma to do siebie, że jeżeli na przykład nawet na początku jak jakieś przedsiębiorstwo osiąga zyski, to ten zysk jest też sygnałem dla konkurentów, że warto wejść w daną branżę na przykład, że warto produkować podobny produkt, warto konkurować i w ten sposób prowadzi to do oferowania produktów być może po niższych kosztach, do wynajdywania efektywniejszych, wydajniejszych metod produkcji i tak naprawdę obniżania kosztów. Znaczy kosztów i tak naprawdę dzięki temu cen, bo przy zachowaniu na przykład podobnej marży zysku, więc tutaj jest to oczywiście jak najbardziej również zrozumiałe. No i trzeci scenariusz, jaki sobie możemy tutaj jeszcze dopowiedzieć, jest takim scenariuszem, w którym przedsiębiorca popełnia błąd, przeszacowuje na przykład, za dużo płaci za surowce, za dużo płaci, znaczy być może płaci pracownikom, oni mają na przykład zbyt niską wydajność, produktywność krańcową, produkuje jakiś w ogóle nietrafiony produkt, którego nikt nie chce kupić albo jest bardzo niewielki popyt i pojawiają się straty, koszty przewyższają przychody, pojawiają się straty i to wówczas oznacza, że znowu, jakby ta cena nie wynika zupełnie z kosztów, tak? Musi zdecydowanie obniżyć cenę poniżej kosztów, żeby przynajmniej częściowo żeby odzyskać zainwestowany kapitał. Więc w tych trzech scenariuszach zmierzam do tego, że one się między sobą różnią, ale w żadnym wypadku koszty nie determinują cen.
I żeby na przykład to dobrze dosłownie zobrazować, jako przykład możemy podać obraz, zakładam, że wiemy, co to jest. Chyba gwiaździsta noc, prawda? Tak się to nazywa, jeżeli nie, to proszę mnie poprawić. No i kiedy Van Gogh, zwróćcie uwagę, zaczynał swoją działalność, no to jakie były nakłady, jakie były koszty namalowania tych obrazów? No farby, prawda, płótno. No i też chyba z tego, co mi wiadomo, on nie siedział, nie wiem, cały rok nad tym obrazem. W zasadzie to chyba w parę godzin mógł namalować, jeżeli może mu to zajmowało trochę więcej, ale też nie wiadomo ile czasu, prawda? Więc można powiedzieć, że te nakłady nie były jakieś wybitne. A ile dzisiaj osiągają ceny? Na ile dzisiaj można wycenić jego obraz? Chyba w milionach dolarów, prawda? Jeżeli chcemy to nabyć. Więc to jest taki dosyć jaskrawy przykład właśnie na to, że koszty nie wpływają na ceny, tylko to popyt i podaż. Podaż jest w tym wypadku ograniczona i ona już nie będzie rosnąć, a popyt, można powiedzieć, stale się zwiększa, bo coraz im społeczeństwa są bardziej zamożne, bo żyjemy w coraz lepszych czasach pod tym kątem, więc można powiedzieć, że nasza siła nabywcza również dzieł sztuki rośnie, tak? Więc ta konkurencja o te rzadkie dobra w postaci tych obrazów również będzie rosła, bo bardzo, bardzo je cenimy, tak? A co też ciekawe, kiedy Van Gogh zaczynał, no to jego obrazy nie osiągały jakichś tam nie wiadomo cen, tak? Być może była to kwestia tego, że większość osób się nie zna na tym i tak dalej, ale zwróćcie uwagę właśnie, że to cały czas zależy od tej strony popytowej też, tak? Na końcu tego konsumenta. Konsument w pewnym okresie może czegoś nie doceniać, a później może zmienić zdanie, prawda? I nagle może jakaś cena wystrzelić. Tak samo jest na przykład z akcjami na giełdzie. Najbystrzejsi inwestorzy coś tam dostrzegają, kupują akcje, kiedy one jeszcze nie mają jakiejś znacznego wzrostu swojej ceny, a później się okazuje, że jakaś firma osiąga sukces, oni to wcześniej przewidzieli, no i wtedy reszta kupuje, tak? Wtedy oni sprzedają. I na tym mniej więcej to polega. Tak więc tutaj mamy na to taki właśnie ciekawy przykład. I co jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o te czynniki produkcji komplementarne, czy one uzupełniają się, to one są wszystkie podpięte w tym całym procesie kalkulacyjnym wyceny pod ceny konsumpcyjne. Znaczy tutaj chodzi o to, że jeżeli ja jako przedsiębiorca zdaję sobie sprawę z tego, że kupię surowce, zatrudnię pracowników, wynajmę może jakieś tam nieruchomości, żeby prowadzić jakieś biuro, świadczyć tam jakieś usługi i tak dalej. I jeżeli uważam, że konsument zapłaci cenę, która mi te koszty pokryje, ja osiągnę zakładany zysk oczekiwany, bo to nie chodzi tylko o osiągnięcie zysku jakiegokolwiek, tylko też zakładanego zysku, tak? Ja mogę oczekiwać na przykład w stosunku do przychodów, jeżeli chodzi o rentowność sprzedaży, powiedzmy 10%, tak? A 5% mnie na przykład nie zadowala, więc to też nie jest... No nie, kiedy na przykład Mises pisze, że zyski wyznaczają, prawda, potwierdzają jakby trafność przewidywań producentów, przedsiębiorców, to mu nie chodzi o jakiekolwiek zyski, tylko o takie zyski, które dla nich są akceptowalne. Jeżeli na przykład producent osiąga jakieś zyski relatywnie niższe niż te, które mógłby osiągnąć w innych biznesach, w innych działalnościach, no to może też dojść do takiej sytuacji, w której on po prostu dany biznes zamknie, tak, albo zmieni profil przedsiębiorstwa i tak dalej, i tak dalej. I dlatego właśnie tym motorem napędowym gospodarki nie są właściciele dóbr kapitałowych, nie są, to znaczy właściciele na przykład ziemi, tak, którzy wynajmują jeszcze jakieś tam nieruchomości, nie są konsumenci, oni na końcu decydują, oni są kluczowi, tak, ale takim motorem napędowym są przedsiębiorcy, ponieważ to oni organizują ten cały złożony, skomplikowany proces produkcyjny. Decydują właśnie, czy trafnie przewidują o tym, jak może wyglądać przyszłość, czego może potrzebować konsument, jak do tego dostosować produkcję, żeby wytworzyć dany produkt czy usługę po takim koszcie, który i przy takiej cenie, która właśnie zadowoli i konsumenta, i jemu pozwoli na osiągnięcie zysku, oczywiście w określonym okresie, bo i to, co jest właśnie szczególnie ważne, ceny z przeszłości, zarówno dóbr konsumpcyjnych, jak i produkcyjnych, nie mają znaczenia. Dla Was, jako dla konsumentów, ceny z przeszłości nie mają znaczenia w tym sensie, że chcecie zaspokajać swoje przyszłe potrzeby, prawda? Jeżeli one się zmieniają, jeżeli zmieniają się Wasze sądy wartościujące, pojawia się być może jakiś inny produkt, pojawia się jakiś nowy trend, jakaś moda, cokolwiek, czynników może być bardzo wiele, to wówczas
przeszłość nie ma dla Was, czy dla nas jako konsumentów, tak żadnego znaczenia. Natomiast dla przedsiębiorców ceny czynników produkcji z przeszłości są niejako pewnego rodzaju punktem odniesienia. Oni się tylko patrzą na to, ile na przykład dane surowce, ile jakaś siła robocza kosztowała, ile mogą zapłacić teraz, jak to się ma do tego, co będzie w przyszłości. Więc to jest, to też, to chodzi o to, że przeszłość nie determinuje przyszłości, tak pod kątem wyceny zarówno czynników produkcji, jak i dóbr konsumpcyjnych. I tutaj szczególną rolę, jeszcze warto o tym wspomnieć, należy tutaj przypisać oczywiście kalkulacji ekonomicznej, a więc takiemu procesowi, który można powiedzieć jest takim sercem tego organizowania przez przedsiębiorców tej struktury gospodarczej, bo dzięki kalkulacji ekonomicznej my możemy tak naprawdę określić, czy łatwo się zorientować, jakie plany są realne, jakie plany nie są realne, tak? Bo widzimy, jeżeli na przykład nasz plan jest zbyt ambitny, widzimy, jakie koszty musielibyśmy ponieść, uważamy jako przedsiębiorcy, że, czy przedsiębiorca uważa, że cena, którą musiałby zaoferować, byłaby zbyt wysoka na tle do tego, co oferuje konkurencja, więc bardzo w zasadzie nie trzeba może tutaj dokonywać jakiegoś skomplikowanego wywodu, ale łatwo się zorientować, co jest realne, co nie jest realne, prawda, do wykonania. I to jest istotne, ponieważ pamiętajmy, że te czynniki produkcji, w związku z tym, że są rzadkie, każdy błąd przedsiębiorcy skutkuje, że my je marnotrawimy, tak? One mogłyby posłużyć do produkcji czegoś bardziej pożądanego przez konsumentów. Więc tak naprawdę to często też zwróćcie uwagę, że się narzeka, jeżeli jakiś konsument idzie do sklepu, pewnie też byliście świadkami, że narzeka tam w kolejce, że tam coś jest za drogie, prawda? Parę lat temu tak cena masła znacząco wzrosła. Tam chyba, nie wiem, 8 zł czy 7 skosztowało, a wcześniej tam mniej więcej 5. Bo się okazało, że bodajże główny eksporter Nowa Zelandia, czy jeden z głównych eksporterów, tam była susza. Susza wpłynęła na to, że były mniejsze plony. Mniejsze plony to mniej paszy dla krów, mniej i tak dalej, to jest mniej mleka i tam jeszcze Chiny popyt zgłaszały, więc ta cena masła tam jakoś zaczęła rosnąć. No i zawsze są takiego rodzaju, że narzekania, prawda, osób, które jakby nie są jakoś tam wstępnie zaznajomione z podstawami ekonomii, że no tutaj narzekamy na przedsiębiorców, tak? Ale tak naprawdę pamiętajmy, że to konsumenci między sobą rywalizują o rzadkie dobra, a konsumenci, przepraszam, producenci tylko odgadują te potrzeby i przypisują te rzadkie dobra produkcyjne do tych najpilniejszych w hierarchii potrzeb, więc powinniśmy, można powiedzieć, że ekonomia trochę jak muzyka powinna łagodzić te obyczaje społeczne, tak? I wtedy jak spotkacie taką osobę, powiedzcie, że spokojnie, być może w kieszeni będziecie mieli haclita, wyjmujecie, kolejka do sklepu jest długa i czytacie. I zwróćcie uwagę, tak jak tutaj wskazuje Mises, że bez tej kalkulacji ekonomicznej ta skomplikowana, złożona produkcja wymagająca tych procesów rozciągniętych w czasie byłaby po prostu niemożliwa. To by było, byłaby to swego rodzaju zgadywanka, tak? Bo my zgadujemy wówczas, a nie mamy żadnego weryfikatora, tak? Bo nie wiemy, czy marnotrawimy zasoby, czy przesadziliśmy, czy może wręcz przeciwnie, kupiliśmy czegoś za mało, tak? Więc możemy mówić o tym, że wówczas albo wyprodukujemy czegoś za mało, albo wyprodukujemy czegoś za dużo i to by było o wiele mniej efektywne. I jako taki przykład Mises w swoim eseju Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, jeżeli dobrze pan, tak, kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, podaje przykład wytyczenia trasy dla linii kolejowej, czy na przykład w ogóle ona jest potrzebna, a jeżeli tak, to którędy ją, prawda, którędy ona powinna przebiegać, no i jak my to bez kalkulacji ekonomicznej zrobimy? No nie wiemy, tak, a jeżeli potrafimy wycenić czynniki produkcji, możemy policzyć oszczędności, ile zaoszczędzimy na alternatywnych środkach transportu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest tak szczególnie ważne i dotyczy to już tych, powiedzmy, bardziej oddalonych od tych dóbr konsumpcyjnych etapów produkcji. Im bardziej złożona gospodarka, więcej kombinacji, więcej różnych pomysłów, więcej możliwych zastosowań danych dóbr, dlatego ta kalkulacja ekonomiczna tutaj, te dobra muszą być wyceniane. Ale to wszystko musi być podpięte pod te dobra konsumpcyjne. I oczywiście kalkulacja ekonomiczna obejmuje jedne i drugie, ale to szczególne znaczenie ma w przypadku tych właśnie czynników produkcji.
I tak jak mówię, tak jak już to, na to wskazywałem uwagę, dzięki temu, że na końcu decyduje konsument, on sobie potrafi, tak jak każdy z nas, uszeregować, zrobić taką hierarchię potrzeb. Jeżeli przedsiębiorcy, ci najbystrzejsi, najlepiej przewidujący te przyszłe potrzeby konsumentów, oni są w stanie najlepiej dostosować te czynniki produkcji pod te dobra, których najbardziej potrzebują konsumenci, i wtedy mamy ten mechanizm zwrotny w postaci zysków i strat. To nam gwarantuje jak niejako potwierdzenie tego, że gospodarka idzie w odpowiednim kierunku, oczywiście dla nas, dla konsumentów. I to, co jest szczególnie istotne, dzięki systemowi cen możemy mówić o podziale pracy i o specjalizacji, nie odwrotnie. Czyli gdyby nie było systemu cen, gdyby nie było pieniądza, tak? A tak naprawdę z pieniądza wynika system cen, bo to jakby jest jedzie na jednym wozie ze sobą, to nie będzie podziału pracy, tak? No bo zwróćcie uwagę, że w rozwiniętej gospodarce, gdzie właśnie występuje podział pracy i specjalizacja, to my produkujemy dobra czy usługi, których albo sami w ogóle nie potrzebujemy, albo nie potrzebujemy je w takich ilościach, jakie je sprzedajemy na rynku, prawda? No bo ja na przykład nie muszę wykładać tego tyle razy dla siebie, no bo zakładam, że już to wiem, tak? A jak czegoś nie wiem, to sobie coś tam doczytuję. Tak samo producent masła czy czegokolwiek nie potrzebuje tyle masła dla siebie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko jest właśnie możliwe, bo możemy dokonać kalkulacji ekonomicznej. Oczywiście, na co wskazywał też uwagę Mises, jeżeli weźmiemy sobie przykład gospodarki centralnie planowanej, to taki centralny planista może określić mniej więcej to, co ludziom może być potrzebne, i on może mieć rację. Na przykład może stwierdzić, że ludzie potrzebują, nie wiem, szpitali, prawda, dróg, i z tym się można zgodzić, ale cała sztuka polega na tym, żeby to wszystko wyprodukować po jak najtańszym koszcie, tak? Znaczy jak najtańszym czy po optymalnym koszcie, bo tu nie chodzi o to, że jeżeli produkujemy coś najtaniej, to musi być jakiejś tam z niskiej jakości, tak? Czy nie wiem, zbudujemy szpital, który się zawali po roku, tak? Tam fundamenty zostały źle postawione i tak dalej. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że dzięki temu nie wiemy, że czy mamy większe prawdopodobieństwo tego, że popełniamy mniej błędów. I to, co jest właśnie szczególnie istotne, z cen wynikają też tak naprawdę nie tylko podział pracy i specjalizacja, ale także zyski oraz straty. A zyski mówią o tym, że przedsiębiorcy dobrze przewidzieli potrzeby konsumentów, natomiast straty mówią o tym, że źle je przewidzieli. I jakby w rynku, czy w procesach rynkowych, w gospodarce rynkowej, nie chodzi o to, żeby w ogóle nie popełniać błędów, czy żeby te błędy w ogóle nie były popełniane, bo one będą popełniane, bo człowiek się myli, prawda? Ale dzięki gospodarce rynkowej, to gdzieś znalazłem taki właśnie ciekawy cytat, już nie pamiętam, jakiś amerykański ekonomista to powiedział, że właśnie o to chodzi, że ludzie cały czas się mylą, a system cen gospodarki rynkowej jak najszybciej te błędy ujawnia, tak? W postaci właśnie strat. Jeżeli straty się przeciągają, no to jest... Oczywiście, jakaś firma upada, prawda? Znowu ktoś, kto stoi z boku, mógł powiedzieć, że to jest przykry widok, pracownicy tracą pracę. Ale my możemy w kontrze powiedzieć, że to w pewnym sensie, oczywiście w krótkim terminie jest przykre wydarzenie, ale tak naprawdę to nie może być tak kontynuowane dalej, ponieważ ta firma źle wykorzystywała zasoby i ile tak naprawdę potrzeb bardziej pilnych nie zostało przez to zrealizowanych, prawda? A w gospodarce nie chodzi o to, żeby w ogóle się utrzymać na rynku, tylko żeby firma, która się utrzymuje na rynku, osiąga zyski, żeby to wszystko było efektem produkowania tego, czego oczekują konsumenci. Niczego więcej. Tak naprawdę w cenach nie ma nic mistycznego, nie ma nic tajemniczego. My tak naprawdę tworzymy ceny jako konsumenci i z jednej strony kończymy pracę, idziemy kupować dane produkty, bądź nie kupujemy danych produktów. Ale kiedy idziemy do naszej pracy, no to jesteśmy niejako producentami, tak? Czy uczestniczymy w tym procesie produkcji, konkurencji, też taka uwaga, producenci nie rywalizują o konsumentów, tylko tak naprawdę rywalizują o rzadkie dobra produkcyjne, a konfrontują między sobą jedynie swoje wizje, tak, co kto ma produkować i kto tak naprawdę będzie miał rację, bo producent nie może ukraść konsumenta i zmusić go, żeby on kupował jego produkty, tak? To tak nie działa. Tak samo jak wy między sobą jako konsumenci, czy my konkurujemy o te rzadkie dobra, tak producenci konkurują o rzadkie czynniki produkcji. I na końcu literatura, co mogę polecić. Może zacznę od końca, to jest bardziej przystępne, Hazlitt, ekonomia w jednej lekcji.
i tam bodajże strony 89-94 to jest jak funkcjonuje system cen, taki rozdział, czy taka lekcja w zasadzie, bo to tak jest nazwane i oczywiście tam jest więcej o tym, ale już nie chcę Was tym zarzucać. Kolejne strony to jest bodajże o funkcji zysku w gospodarce. Dlaczego bez zysku też nie jesteśmy w stanie odpowiednio funkcjonować. Oczywiście mamy Ludwiga von Misesa, z ludzkiego działania, fragmenty na temat kształtowania, funkcjonowania cen. Także Rothbard w ekonomii wolnego rynku. No i ten słynny esej Misesa, kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, fragmenty poświęcone roli kalkulacji ekonomicznej, dlaczego ona jest taka istotna. I ten słynny esej wywołał może tą całą dyskusję, także słynną na temat możliwości funkcjonowania tej gospodarki centralnie planowanej. I właśnie Mises dowodził, że w związku z tym, że zostaje zlikwidowana prywatna własność, czynników produkcji, nie ma firm, nie ma przedsiębiorstw, nie posiadamy tego, więc nie możemy tego, prawda, kupić, sprzedać, nie ma tak naprawdę również instytucji pieniądza, tylko jest to jest coś jakaś taka marna podróbka i nie możemy wówczas oszacować, ale przede wszystkim cen czynników produkcji. Bo tak jak mówiłem, centralny planista może trafnie zgadnąć, że ludzie czegoś tam potrzebują, ale po pierwsze mamy problem, jak to jak najefektywniej wyprodukować, dostarczyć, a po drugie, a jeśli gusta konsumentów się zmienią, to jak on ma na tym nadążyć, skąd on ma to wiedzieć, więc dlatego gospodarka centralnie planowana jest tak naprawdę gospodarką permanentnych niedoborów, bo nie ma tego mechanizmu zwrotnego.